Marek i Piotr. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o powietrzu. Powietrze jeszcze ważniejsze niż woda. Tak, będziemy trochę nawiązywać do ostatniego odcinka na temat wody. Mamy nadzieję, że nasze wibracje do Państwa dotarły, że Państwo jesteście dobrze nastawieni na kolejny odcinek. Nawibrowani, że macie otwarte wszystkie możliwe czakry. Odcinek lędźwiowo-odbytowy. Przypominamy, ważna rzecz, bardzo niektórzy mają krótki. Trzeba dbać, żeby on był... Nie pić zimnej wody. Nie nawibrowana. To mówiliśmy w ostatnim odcinku. A dzisiaj o powietrzu. Czy powietrze ma wibracje? Zacznijmy od tego. No, jak wszystko, po prostu zależy, skąd to powietrze się bierze, w której części świata się znajdujemy. Czyli nie ma. Powietrze, po prostu, krótko mówiąc, nie ma żadnych wibracji. Chyba że jest w takiej części świata, gdzie są. Tak. No, tak. Gdzie są wibracje, gdzie są bogowie wibracji, gdzie kosmici tych bogów zesłani. Tak, proszę Państwa, najlepsze powietrze, które służy nam, służyć będzie długo, z naszym ciałem astralnym, to jest powietrze brudne powietrze. Czyste powietrze, górskie powietrze nie nadaje się, a to z powodu tego, że... nic nie wnosi do naszego ciała, przepływa. Przepływa, czyste powietrze. Nie nadaje się do użycia parapsychologicznego, astralnego. Nie. Jak wiemy, reptilianie w ogóle nie używają powietrza i to są bardzo mądrze, bo nic nie daje. Więc powietrze najlepsze jest brudne powietrze. Najlepsze jest brudne. I proszę Państwa, tutaj mamy fantastyczną sytuację. Mamy cudowny sposób przecież codziennego generowania powietrza, świetnego powietrza, namagnetyzowanego wręcz, bym powiedział. Mamy, ale ja chciałam tutaj zauważyć, że my mamy fantastyczną sytuację, ponieważ znajdujemy się w Polsce. Tak. Gdzie występuje naprawdę... masy brudnego powietrza. Dokładnie. Cudownie drgają nam wraz z czakrami i wodą. Cudownie. Zupełna fantastyczna pożywka. Że fantastyczna Katowice, pożywka. Kraków, tam są największe pokłady duchowości. Tak. No dobrze, ale to powiedzmy, jak skąd brać powietrze, kiedy masz nieszczęście właśnie, słuchaczu, żyć w jakichś górach albo może nad morzem? Tak, nie daj bogini Nasra. Więc tam jest bardzo dobry sposób. No po prostu łapać powietrze, które człowiek sam z siebie generuje. Brudne powietrze wychodzące spod odcinka czakrowego, lędźwiowo-odbytowego. Tak. Wychodzi właśnie przelatuje przez cały tunel czakrowy i wychodzi przez odbyt elegancko. I wystarczy tylko to powietrze użyć. To powietrze się marnuje. To jest najlepsze powietrze. To jest powietrze z wibracjami, z wszystkim, co człowiek w sobie tam pielęgnował. Wychodzi i obdarować trzeba osobę kochaną powietrzem dobrym, tak. Dobrym, brudnym powietrzem. To jest, może to jest nieprzyjemne, ale to jest zdrowe. Tak, ale Piotrze, poczekaj, co zrobić, jeśli nie mamy takiej możliwości, jeśli nie znaleźliśmy jeszcze tego naszego całkowitego ciała, połączenia dwóch dusz, co wtedy? Czym się ratować? No wtedy trzeba jeść grochówkę. Groch zawiera doskonałe, zdrowe substancje i nie ma toksyn. W ogóle nie ma toksyn. Toksyny to jest następny ważny temat. Tak. Więc powietrze, generowane ludzkie powietrze, doskonale działa na nasz układ astralny. Tak przypomnę. Co jeszcze możemy powiedzieć o powietrzu? Skąd brać jeszcze powietrze? Powietrze. Można wykorzystać również zwierzęta. Jak? Zwierzęta możemy wykorzystać dokładnie tak samo jak człowieka. Nakarmić takie zwierzę grochową bądź kapuchą. Kapuchą. Ale ekologiczną tylko. Tylko ekologiczną, proszę Państwa. Bo żeby nie było toksyn. Należy przyłożyć górną część, najbardziej wystającą część swojej twarzy do tylnej części, najbardziej wgłębionej w zwierzęciu. Do dupy.
Nie chciałam tego mówić. Tak. Do tej części i po prostu... Wąchać dupę kota. Zaciągnąć się, ale proszę Państwa, tak porządnie się zaciągnąć, żeby te wszystkie... Można polizać. Te wszystkie też substancje, po prostu one wpadły nam prosto tutaj do płuc, przez całe ciało, do małego palca. Wróciły. Z dupy do dupy. Żeby... I osadziły się, żebyśmy dostali tą energię. A później to powietrze musimy oddać, żeby karma się zgadzała. Bo powietrze, które wciągasz z dupy kota, musi zostać oddane też komuś, sobie kochanej. My tutaj często obdarowujemy się nawzajem powietrzem. Tak, czy to z Piotrem, czy to z żoną. Z żoną, z moją córką też. Proszę bardzo. Córką, która teraz ma lekcję z wodą właśnie. No i bardzo dobrze robisz, Piotrze, bardzo dobrze robisz. Bardzo dziękuję bardzo, też mi się tak wydaje. No i zapraszamy do zapoznania się z powietrzem. Jeszcze może jakieś rodzaje powietrza. Może te szkodliwe i nieszkodliwe. Dobra, no to zaczniemy od... Górskie, najbardziej szkodliwe. Najbardziej szkodliwe powietrze górskie i powietrze morskie. Tak, morskie. Morskie, nie, proszę Państwa, to jest najgorsze po prostu mieszkać nad morzem albo w górach. Nie, tak nie wolno. Za to najlepsze powietrze krakowskie. Z kopalni. Smog, proszę Państwa, to co się wyłania... To smog, to nie jest smog w ogóle. My sobie nie zdajemy sprawy, dlaczego Kraków jest zanieczyszczone. To nie jest zanieczyszczenie. Co to jest? Oświeć tutaj to wszystkich słuchaczy. To jest powietrze, które przelatujące statki kosmiczne reptylian nam w prezencie dają. No po prostu oni latają w niewidzialnymi statkami i zostawiają tam to powietrze, żebyśmy my mogli się rosnąć duchowo. Dlatego w Krakowie tylu jest mądrych ludzi, psychologów różnych jest, profesorów. To wszystko jest powietrze. A powietrze pochodzi z innych planet. Tak samo jak Uniwersytet Jagielloński. Też pochodzi z innych planet. Z innych planet. Dokładnie z jakiej? Z planety Dupoidy. Z Dupoidy. Tak. Profesorowie wszyscy, oni się tam nawdychali. To Dupoidianie. Tam dopiero jest powietrze. Wielu z nich to Dupoidianie, którzy przebrani za ludzi funkcjonują na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak. Z planety Dupoida, więc statki kosmiczne i też z innych planet przylatują, zwłaszcza nad Krakowem, bo lubią. No i tam właśnie to powietrze generują, a my go nie doceniamy. To jest wszystko nieprawda, co tak mówią. I jeszcze gazety, telewizja, internet. To jest lobby powietrzne. Proszę Państwa, oni nas chcą okraść z tego powietrza. Z powietrza. Unia Europejska, co Unia Europejska robi? Unia to jest zdrada. Kiedyś to były... Założyli to, jak wiemy, też ludzie z planety Bekoida i... ale zbuntowali się, to nie, już nie są ci sami Bekoidianie. Nie, oni teraz przeciwni, proszę Państwa, tutaj jest cały czas walka. Walka, Dupoida i Bekoida, dwie planety bliźniacze niby z tej samej galaktyki. Założyli niby razem wspólnie Unię Europejską. Teraz się wszystko się zmieniło. Tak. Znaczy opowiemy o szczegółach wojny bekoidowo-dupoidiańskiej w jednym z kolejnych odcinków. Oczywiście, to jest bardzo ważny temat. Z góry zapraszamy. Tak. Więc żeby... Czy jeszcze jakieś inne powietrze? Przepraszam, że tak ci przerywam. O! Chciałem zostawić prezent dla Was, więc przesyłamy Wam wibracje i trochę powietrza i zakończymy dzisiejszy odcinek. Prześlę wibracje trochę jeszcze będzie. To dla Was, wszystko dla Was, żebyście częściej oglądali i no, karmili się mądrością, wtedy Wam się wydłuży czakra lędźwiowo-odbytowa. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.